Nie wiem, czy to jest filmik, który pojawi się po drugim, który wstawię, bo mam taką długą przerwę od YouTube'a, ale nie wiem, czy widzicie, jestem w innym miejscu. Tak, jestem na stacji. To jest mój piąty dzień, bo jestem tu od niedzieli i wczoraj miałam tylko taki bardzo gorszy moment. Nie wiem, czy dam radę dziś pójść do szkoły, bo wczorajszy dzień mnie troszeczkę wykończył. Nie wiem, co mogę wam pokazywać w tym vlogu. Po prostu chciałam się nie tyle wytłumaczyć, ile pokazać, co się dzieje, jak to z mojej strony wygląda. Miałam też 6 dni bez internetu, bo nasza umowa, coś jakiś był problem, jednorazowy, wyjątkowy problem akurat z naszą umową i mieliśmy problem z internetem i miałam go przez 6 dni i musiałam ciągnąć z siłowni, zrobić z jakiejś restauracji ten internet. Mamy godzinę 7:05, o kurde, 7:05 muszę wychodzić. I co, zapraszam do vloga. Wiecie, mam wrażenie, że z dnia na dzień staje się coraz większym manelem. Ale w ogóle mi nie jestem źle. W zamiatanych włosach mam większą twarz. Anyway. Wczoraj sobie nie układałam włosów i jest okej. Okay. Jest okej, okay, są takie bardziej proste. Chociaż mają tendencję bardzo do kręcenia się, co teraz tego nie widać, bo czesałam je, ale tak. Mój makijaż cały się zmył i trochę mnie niekomfortowo nagrywając to. Jestem pewna, że osoba z klasy albo chociaż ktoś, kto mnie zna w szkole ogląda, to i dziwi się, czemu nie jestem na lekcji. Od początku liceum, jak wróciłam ze szpitala, bo pewnie wiecie, że w pierwszej klasie pochodziłam 8 dni do szkoły i poszłam do szpitala na 2-3 miesiące. Od tamtego czasu nie udało mi się mieć 100% frekwencji nigdy. Wiecie, ja mam ten problem, że nawet jak jestem przygotowana, ale nie czuję się przygotowana, nie pójdę na lekcję, bo nie jestem w stanie na niej wysiedzieć, mając w świadomości, że mogę zostać zapytana i okaże się, że czegoś nie umiem, czegoś nie potrafię. Bardzo mi zależy, żeby... Zależy. Chciałabym, żeby osoby myślące o tym, że nie idę na lekcję, bo mi się nie chce, albo olewam, bo po prostu mi nie zależy. Gdyby mi nie zależało, dawno byłabym na nauczaniu domowym. Byłam w Lidlu, zrobiłam ogromne zakupy, ogromne, no dla mnie ogromne. Widziałam lody proteinowe, całą półkę, ale nie mogłam wziąć, no bo nie jedziemy do domu. Mama też teraz nie jedzie do domu, tylko jeszcze musi pozałatwić kilka spraw. Ale i tak lodów raczej sobie nie będę kupować tutaj w roku szkolnym, bo nie mam czasu jeść ich. Mam ochotę na coś, czym się najeść, niż zjeść coś po prostu dla smaku. Wszystkie zakupy mam w bagażniku, jeszcze zebrałam trochę prania z mieszkania. Mamy trochę dałam, żeby nie brać tego wszystkiego w piątek. W piątek wracam do domu na weekend, na piątek i na sobotę. W niedzielę wracam tutaj, żeby sobie pójść na siłownię na spokojnie, przygotować się do szkoły. Nie wiem, posprzątać sobie trochę w pokoju, poukładać jedzenie do lodówki. Także tak teraz wygląda sytuacja. No. Buja. Kupiłam taką herbatę białą, ja ogólnie bardzo lubię herbatę z Irvinga. Ale tak jeszcze nie piłam, to jest biała herbata melonowa ze śliwką, a ja uwielbiam melona. I właśnie ostatnio też zaczęłam mieć śliwki, więc... O kurde. Ona jest taka, że sobie możecie wyciągać, wiecie? Ja sobie to położę i sobie zrobię. Staram się pić więcej herbaty, bo wtedy piję mniej kawy. Wiecie, taki trik psychologiczny. Okej, jak wygląda sytuacja? Umalowałam się, mam nowa twarz, bo byłam spocona po sprzątaniu mieszkania. Ciężko mi jest sprzątać, czy, wiecie, nie swój dom, bo wiecie, w swoim wiem, co ułożyć, jak ułożyć i wszystko. Tutaj jeszcze nie wiem i się muszę dowiedzieć. Oglądam sobie teraz Lenę Dygas, oglądałam YouTube'a sprzątając, piłam herbatę. I oczywiście biorę leki, bo zapomniałam. Mam z sobą Pepsi Zero. I jest dobrze. Jest dobrze, wstawiłam właśnie vloga, który miałam wstawić już dawno, ale coś mnie, kurde... Coś mnie po prostu mówiło, że nie, żebym nie wstawiała, bo wstyd. Nie wiem, o co mi chodzi, ale ciężko ostatnio z YouTube'em. I ja chwilę odpocznę i chyba pójdę na miasto. Idziemy sobie na miasto, może na lumpy, nie wiem, ale idziemy z domu. Okej, wróciłam z lumpów. Czy coś kupiłam? Tak. Otworzyli u nas nowy outlet. Nawet o tym nie wiedziałam, ale ostatnio szłam, widziałam, że 22, czyli dzisiaj będzie otwarty. I kupiłam tam męską koszulę. Ja nie wiem, dlaczego ostatnio strasznie mi się podobają. I ta wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jakby jest jakiejś pani Smith, nie wiem co to jest. Kosztowała 13,50, a obejrzałam ją całą i nie ma żadnych wad. Także mega się cieszę, ma takie
czerwone tutaj detale. No, bardzo mi się podoba. I kupiłam spodnie. Miałam nadzieję, że będą troszeczkę szersze. Jakby w pasie są za duże, ale tutaj są po prostu... są dobre, ale ja bardzo lubię szerokie spodnie i są delikatnie za długie. No, wydaje mi się, że jakie podciągnę, będzie git. Kosztowało 17 zł, także myślę, że za taką cenę takie ubranie są... Tak się czuję, jak wyglądam. Tak się czuję. Dzisiaj właśnie bym musiała pomóc mamie trochę posprzątać dom, bo nie miała za bardzo czasu, bo no, sama tego nie ogarnia. Okej, sprawa wygląda tak, że wróciłam sobie z siłowni. Jest zimno na dworze, ale ja strasznie lubię, w sensie tutaj zawsze zakładam bluzę, ale na przykład wróciłam w spodenkach z siłowni i nie było mi zimno. Ja lubię, znaczy ja lubię, jak mi jest chłodno w nogi. Nie rozumiem tego, ale wróciłam sobie właśnie z siłowni, robiłam się nogi, miałam robić całe ciało, ale stwierdziłam, że skoro mi się dużo czasu. A trening nóg zawsze zajmuje mi naprawdę bardzo długo. I skoro mam weekend i nigdzie się nie śpieszę, to uznałam, że sobie poćwiczę po prostu nogi. Kupiłam bułkę w Żabce na jutro na śniadanie albo po prostu na w ciągu dnia. I kupiłam Monstera, którego już wypiłam, także tak. No i co, będę szła się kąpać, bo jest już dość późno, chciałabym się zabrać za naukę. Mamy niedzielę, wstałam o 8:20, miałam na 30 po, ale obudziłam się wcześniej. No i będziemy się zbierać, bo będę szła do kościoła sama. Sama. To jest w ogóle moja piżama. Ale ta piżama jest tak wygodna, że... No słuchajcie, stylowy do kościoła. Od razu mówię, to nie są skinny jeans, to nie są skinny jeans, ja takich nie noszę. To są dzwony, także... Poszłam do sklepu rano, do Biedronki, kupiłam bułki, jogurty i się przybrałam, bo uznałam, że jakoś tym się lepiej czuję. Jest o wiele lepiej, zrobiłam trening, przebrałam się i słuchajcie, podładowałam laptopa, słuchawki i idziemy do kawiarni, bo jest u nas taka kawiarnia w mieście, ona jest bardzo, ona jest chyba najbardziej znana w mieście, jest najładniejsza, chociaż jest trochę mała, ale mają tam przepyszne gofry. I idę się tam pouczyć, bo zastanawiałam się od kilku dni, do której jest czynna, okazało się, że do 22:00, kawiarnia. Więc sobie tam przejdę i uwaga, będę się tam uczyć, bo nie mam jakby konkretnej rzeczy, żeby się uczyć. Mam czas sobie pouczyć się z biologii, odrobię trochę pracy domowej z matmy. Jakoś nigdy się nie uczyłam w kawiarni stricte, bo nie miałam ochoty, a teraz mam ochotę wyjść z domu i pouczyć się, wiecie, poromantyzować życie. Przebrałam się w dresy, w bluzkę, bo miałam na sobie strój z siłowni, a raczej tak nie pójdę. Nie wiem, czy się malować bardziej, chyba nie ma sensu, chcę po prostu pójść i się pouczyć. Miło spędzić czas, także idziemy. Jak wygląda sytuacja? No śmiesznie. Po dwóch lekcjach się zwolniłam, bo się bardzo źle poczułam. Poszłam spać i spałam jakieś prawie 3 godziny, bo nie wiem, jakoś strasznie zmęczona byłam. Wczoraj nie byłam na siłowni i dzisiaj idę. W końcu. Chociaż nie mam siły, chcę po prostu zrobić ten trening, żeby mieć z głowy. Muszę sobie potem odrobić lekcje, bo trochę ich opuściłam i no chcę mieć już wszystko zrobione. Ten dzień może być gorszy. Zalałam kawą właśnie nowy wyprany koc i mój kalendarz. Dwa dni temu, kładąc się spać, poczułam, że zatkała mi się dziurka w nosie i miałam takie... ale u mnie to się często zdarza. O matko jedyna. No i dzień później, wczoraj, już byłam chora. Dzisiaj jestem jeszcze bardziej chora. Tylko, że wczoraj bolało mnie całe ciało, dzisiaj już mnie tak nie boli. Ale mam katar straszny, swędzi mnie nos. Nawet nie poszłam do szkoły, bo kilka osób już, z którymi się normalnie spotykam, rozmawiam, też są chore. I nie wiem, od czego to wyszło, jaki to wirus. Nie wiem, po prostu wszyscy zachorowaliśmy i wolę nie iść do szkoły.
Może potem pójdę na siłownię, zobaczę jak się będę czuła. Na razie wstałam, mam ze sobą kawę. Może trochę poczytam i pójdę spać jeszcze na chwilę, bo jestem strasznie zmęczona. Na ogół sprawa wygląda tak jak w tamtym tygodniu, w czwartek, czyli jedziemy z mamą na zakupy. Mam czkawkę, nieważne. Muszę sobie kupić skarpetki jakieś, bo Boże, kiedy kupiłam skarpetki. Dostałam też ten zegarek w końcu, jestem taka szczęśliwa, ale dzisiaj... O Jezus! Dzisiaj go już nie będę zmieniać, bo no, mam już tutaj no, nabite trochę kroków i trening. Urwała mi się torba. Jest to torba z Shein, więc czego się ktoś spodziewał? Przez to, że mamy z mamą nową umowę, w Playu dostaliśmy zegarek i będę go sobie nosić. Mamy czwartek, ja wczoraj nawet nie byłam w szkole, bo tak mnie choróbsko złapało, jak ja dawno nie byłam chora i się chwaliłam, że super, nie jestem chora. To jestem chora i nawet teraz jestem chora, ale nie chcę tego opuszczać, mimo że i tak nie mamy lekcji, mamy łączone lekcje z drugą klasą inną, ale nie chcę siedzieć w mieszkaniu, chcę po prostu wyjść. Także jestem w piżamie, idę sobie robić śniadanie i mam w końcu termos, mama mi przyniosła termos i będę mogła sobie zrobić kawę do szkoły. Jak już zauważyliście, jestem w domu, ale jestem tylko na jeden dzień, bo jutro znowu wracam. Potrzebowałam tu przyjechać, trochę też może pomóc mamie, to trochę też może dla siebie. Przez cały tydzień od środy miałam takie lekcje, że ich prawie nie miałam. Miałam łączone z drugą klasą, bo moja klasa jest na wycieczce i to większość klasy, więc lekcje były takie, no prawie ich nie było. Byłam dzisiaj na większości, także jest ok. I jutro rano o 5:30 wstaję, żeby jechać autobusem do szkoły, do miasta, w którym po prostu mieszkam na ten moment i tam sobie rozpakowuję troszeczkę rzeczy, bo pranie zaniosłam tutaj, także chciałam już pozałatwiać to, bo na weekend prawdopodobnie nie będzie mnie w domu, tak mi się wydaje, więc nie miałabym po prostu jak przyjechać, przynieść prania, zabrać jakieś tam rzeczy, ale chciałam na ten moment skończyć tego vloga, mam dość sporo materiału, wydaje mi się, nie jest to jakiś mega pozytywny vlog, przepraszam was za to, ale pokazuję jak jest i nie chcę się sztucznie uśmiechać. Także mam nadzieję, że trochę miło spędziliście czas oglądając ten film. Jeśli wam się podoba, będzie mi miło, jeśli zostawicie coś po sobie. Cokolwiek, nawet randomowy komentarz to bardzo pomaga. Także do następnego filmu. Trzymajcie się i pa, pa.